Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami, moi drodzy, w piątek. Mamy godzinę dosyć późną, bo 6:40. Ja o tej porze też jestem w drodze do pracy, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jedziemy z moją córką na wyniki. Musimy jej pobrać krew, zobaczyć, co tam słychać. I dobrze, bo ona już dawno, dawno nie miała. Patrzę, co mi tu pobieram krwi. No bo ten dzieciak nie choruje. Przeważnie. Rzadko kiedy coś się dzieje, tak samo jak i Marek. Tak samo jak i ja. No. A zapytacie, jak tam u mnie? Chujowo, ale stabilnie. Ze zdrowiem. W robocie wszystko w porządku. Super, bardzo się cieszę. Problem z głowy jeden, za to został drugi. Walczę z tym moim pęcherzem. Skończył, serum mi się skończyło z taką z ceramidami. Walczę z pęcherzem. Jak zaczęłam, kiedy ja nagrywałam we wtorek, czy w środę, już nie pamiętam, to ciąg dalszy. Kłuje mi w klatce piersiowej, kłuje mi to, ale to są nerwobole, to są, mam nadzieję, nerwobóle. Mam nadzieję. Nie więcej. Chroniczne zmęczenie, przemęczenie i tak dalej. O, zapomniałam ostrzec. Tak będzie marudzenie. Więc moi drodzy, jeżeli nie lubicie tego typu gadek z rana we vlogach, to nie słuchajcie tego. No ale w sumie zaraz skończę. Już miałam małe załamanie przez ten pęcherz wczoraj w pracy. Bo no, nie mogłam funkcjonować, no bo nie mogłam, dopóki leki nie zaczęły działać. I zapisałam się do lekarza do Szczecina i tam zobaczymy, co mi powie. Znaczy, bo ja wiem, co mi jest, ale tutaj nikt nie chce tego ogarnąć, więc zobaczymy. Bo ja nie wyobrażam sobie tak żyć. Już nie wyobrażam sobie, to jest nienormalne. Anabel Mineral. I normalnie rok temu o tej porze też siedziałam tak jak teraz przy toaletce i również narzekałam na to, co teraz. Rok temu. I mimo wyników, mimo badań, niby wiem, co mi jest. Już kończąc ten temat, jadę zaraz z córką, jak powiedziałam, na wyniki. I zobaczymy, co tam, jak tam. Jeszcze jutro pracuję i potem mam niedzielę i poniedziałek wolne. Bardzo mnie to cieszy, bo potrzebuję trochę wolnego. I tak mi przeszło przez myśl, że pewnie, jak mnie boli pęcherz, no też mogłabym sobie wziąć parę dni wolnego. Tylko kurwa, po co? Co mi to da? Co mi to da? Bez sensu. No bez sensu. Ja mam tyle do powiedzenia. Wczoraj się chciałam odezwać, ale no nic. Ja przychodzę do domu i po prostu jestem tak wyrąbana w kosmos, że aż przykro. Mój Marek dzisiaj. Nie dzisiaj, wczoraj. Pościelił sobie tu przy kominku. Rozpalił sobie w kominku. No, jestem taka dumna, bo pierwszy raz sam rozpalał, więc świetnie mu poszło. Bardzo ładnie mu poszło, naprawdę. Rozpalił sobie w kominku. Przyniósł pełno kocy. Pościel, poduszkę. Od kominki do sobie tutaj pościelił i spał tak samo. To jest normalnie. Ancymon, co on wyrabia? Ale dobrze. Wyspany, zadowolony. Teraz lata i szuka ciuchów na dzisiaj, bo na apelową muszą być. Więc ogarnia ciuchy.
Dobrze, że pani napisała mi na grupie, że dzisiaj na apelowa, bo ja też w życiu bym nie wiedziała. Nie domyśliłabym się. Ej, Boże. Która to jest godzina? No już panie byłoby wyjeżdżać. Myślałam jeszcze, żeby ja się może umówiła do pani doktor, żeby tak mnie tylko osłuchała, wiecie, bo mam ten nerwobóle, tu plecy mnie bolą, tutaj trochę mnie ściska. O, tak jakoś dziwnie. A z tego, co widzę, słyszę, to tak... Ja wam coś powiem, ja kiedyś, jak byłam w Agnieszki wieku mojej córki, to zachorowałam na zapalenie płuc i nawet o tym nie wiedziałam. Dopiero jak zaczęły mnie płuca boleć, to tak wyszło, że coś chyba się dzieje. Poszłam do lekarza z rodzicami, no i wyszło zapalenie płuc. A raz, jak szłam do lekarza, też właśnie zapalenie płuc złapałam, to mnie odcięło trochę po drodze. Nie mogłam złapać tchu, nie? A tak to nic mi nie było. Ja nie gorączkuję, jak większość ludzi. I wielu rzeczy po prostu muszę się domyślać, nie? I kontrolować. No ale tutaj tak, no dziwnie, dziwnie mi się tu dzieje. Także może uda mi się jeszcze do pani doktor dostać, żeby po prostu mnie osłuchała. Tak dla świętego spokoju, jeszcze ten mój mąż mnie straszy, wiecie, że tak, ty jesteś teraz w takim wieku, zawały, nie zawały, już no niestety, no niestety. No niestety. No, nie wiem. Bodzio, nie oglądaj tego. W ogóle tak, muszę tutaj kurze pościerać, bo już mi się tutaj tak nasypało w tej mojej toaletce. Niefajnie. Pfizer jest. O nie, ale jest tu. Dobra. Tu mamy tak. A weźmiemy sobie tego z Fenty. Tak ja patrzę. Jezu, mało, mało. Ale jeszcze jest. Ja mam wrażenie, że on jest taki powiększający. No, ale ładny. Tak na początku niby nie mój kolor, a praktycznie codziennie go używam. I na jesień naprawdę fajny taki czekoladowy. No mówię, tyle. Na dnie jest dosłownie. Ale to co? Czekajcie, zapytam się mojej Agnieszki, jak tam jej idzie moje kudły. Do spalenia. Jak tam, Aga? Ja też, to spierdzielam. To w takim razie lecimy. No, dzień dobry, dzień dobry. Proszę państwa, mamy godzinę 15:10 i ja właśnie wracam z pracy do domu. Stoję na światłach, jedę do Maka, nie mam dzisiaj obiadu. Nie jestem na siłach za bardzo, żeby go robić. No tak. Jezu, chyba to jest nerwoból. Tak mi się wydaje. No tak, mi od paru dni ciśnie w klatce. Na 17:10 umówiłam się na wizytę do mojej pani doktor, żeby mnie osłuchała. Bo oczywiście mój rysiek mnie straszy, że to może być stan przedzawałowy albo zawał, bo ja już jestem w tym wieku, wiecie. Więc jadę dla świętego spokoju. Niech mnie osłucha. Bo szczerze mówiąc, pracownik dzisiaj ze mnie to był żaden. Mało produktywna dzisiaj byłam. No ale to jak czuję się źle czuję, to tak nie. No, plecy, klatka. W tym pęcherzu nawet nie chcę wspominać. I jeszcze musi mi pod pachę zajrzeć, bo powiem wam, że od jakiegoś czasu no mam tak coś.
Tam mnie swędzi. Jest takie miejsce trochę spuchnięte, nie wiem. Może to być jakieś uczulenie, cholera wie. Jakaś alergia. Może co tu się dzieje? Czemu to tak wolno idzie? Więc niech ona po prostu mnie zobaczy. No i co? I znowu mam dzisiaj tańce i znowu na tańce nie pójdę, nie? Marka w biegu zawiozę na trening, odbierze go tatuś. A ja z koleżanką się spotkam, wręczę jej buty. I te za duże, i te dobre, i... No po prostu porażka. Nie? Ale cały czas z tyłu głowy mam obraz takiej sielanki w głowie. Bo widzę siebie, jak siedzę przy stole w kuchni z kawą i patrzę na ogród. I tak kiedyś będzie. Tak kiedyś będzie. Wizualizuję to. Muszę się przemęczyć. Jeszcze ten rok muszę się przemęczyć. A potem zobaczymy. Ale powiem wam, że czuję się zmęczona. Oj, dostałam w dupę w listopadzie. Oj, dostałam. I chciałabym się odnieść do jednego komentarza, ale ja myślę, że to zrobię w domu. A może nawet do dwóch. Ale przede wszystkim do jednego. Kuźwa, tory. Co się dzieje? A póki co się zamykam, jadę po obiad do Maka i byle do domu. Odpocząć trochę. Też mówię, jeszcze dzień się dla mnie nie kończy. I zobaczymy. Miałam być jutro w pracy, ale ja chyba nie dam rady. Chyba nie dam rady. Chyba się poddaję. Zresztą zobaczymy. Zobaczymy, co pani doktor powie. No dobra, to ja na razie się rozłączam i jadę. Witam w restauracji McDonald's, mam zamówienia. Dzień dobry, ja poproszę 3 razy nuggetsy, 9 sztuk. Przepraszam, może pani powtórzyć? Tak, 3 razy nuggetsy, 9 sztuk. Okej, okay. Jakie sosy do nich? Śmietanowe i słodko-kwaśne. O, 2 może mi pani dorzucić słodko-kwaśne. Dobra, i słon dalej? 2 szejki czekoladowe. Małe. Tak. A, małe, już tak. Poprawiam. Tak, i co mam dalej? Jedna mała cola. Tak. I 3 razy duże frytki. Mamy. Co mam dalej? I to wszystko. Zapraszam do okienka zapłać. Dobrze. Już nie rozpotrwała. I proszę do okienka odjeżdżać. Jak się poluźni, to do dwójeczki. Dobrze, dziękuję.
No dobrze, jestem, mam dosłownie 10 minut, więc chciałabym odpowiedzieć na dwa komentarze, które dostałam. Jeden z nich to jest, brzmi tak. Jeżeli was teraz stać na dom bez kredytu, to i tak wygraliście. Większość ludzi w waszym i naszym wieku i tak budują się na kredyt pod korek, niestety. Będzie dobrze, ułoży się. No, dziękuję bardzo. Powiem tak, to tak nie jest do końca. Na razie kredytu nie mamy i budujemy się za swoje, za nasze oszczędności, za to, co zarobimy do tej pory. Ale jeżeli chcemy się wynieść, jak najszybciej przeprowadzić, no to no niestety nie wygraliśmy w totka. No i trzeba będzie się faktycznie chyba o kredyt postarać, żeby, mówię, jak najszybciej się stąd wynieść. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi. Kredyty również. No tak, żyjemy w takich czasach, nie innych. No kiedyś, słuchajcie, ludzie nie chodzili na urlopy, a za pieniądze z urlopów kupowali sobie domy albo mieszkania. Bynajmniej tutaj u mnie w okolicy. No teraz tak nie ma, więc niestety, no mówię, my w totka nie wygraliśmy. Oszczędności, no wiadomo, topnieją. No niby są te przychody i u mnie, i u mojego męża, ale jednak mówię, jeżeli zależy nam, żeby jak najszybciej się wynieść, to trzeba będzie chyba coś wziąć. No zobaczymy, ale na razie dajemy sobie jakoś tam radę być bez kredytu, ale czuję, że przyjdzie taki moment, że trzeba będzie jednak zapukać do banku. A drugi komentarz, słuchajcie, no dał mi dużo do myślenia. Czy mnie zdenerwował? Nie. Zresztą przeczytam i sami ocencie. Co mi tu przychodzi? Przez pracę zaczynasz kwestionować i nienawidzić całe swoje życie. Ludzie, którzy narzekają, jak im źle i nic z tym nie robią, są słabi. Każda decyzja była twoim wyborem. To ty wybrałaś tą pracę, to ty w niej dalej jesteś, mimo że cię niszczę. I oczywiście ja się z tym komentarzem zgadzam. Wszystko, co robię, jak żyję, wynika z moich wyborów. To prawda. Moja praca kiedyś tak nie wyglądała. Ja tutaj, gdzie pracuję, to w lutym będzie 15 lat, jak jestem. Dla jednych dużo, dla drugich nie. I no, to wszystko się zmienia. Czasy się zmieniają. Technologia idzie do przodu. Ludzie się zmieniają. I przez to wszystko bywa po prostu ciężko. Ja, idąc na zootechnikę, ja z tyłu głowy wiedziałam, że to nie będzie łatwy kawałek chleba, ale też wiem, że pieniądz jest z tego naprawdę dobry. Ja jestem kobietą, uważam, że jak tutaj na te nasze, powiedzmy, okolice, tu gdzie mieszkam, to naprawdę no, zarabiam no, przyzwoicie. Gdyby mi się życie tak potoczyło, jakby, nie wiem, wiecie, no różnie bywa, mąż odchodzi i tak dalej, ja sobie poradzę. Ja nie muszę tolerować kochanek i tak dalej, wiecie jak jest. Życie jest po prostu różne. Wiem, że sobie poradzę. Ja też jestem człowiekiem, który nie odpuszcza. Który idzie za ciosem. Czasami, i też mówię, mam wokół siebie takich wspaniałych ludzi, że uwierzcie mi, że gdyby nie ci ludzie, z którymi ja pracuję, którzy naprawdę mi pomagają, wspierają, ja staram się wspierać, pomagać im, to ja bym to już dawno pizła. Już dawno. Gdybym nie widziała plusów i byłyby tylko same minusy, to ja bym już to dawno pizła. Uwierzcie mi, i by mnie tam, choćby mi płacili miliony monet, nie zobaczyliby mnie tam. Ale no ja... Czy mnie ta praca wyniszcza psychicznie? Są momenty, kiedy czuję się zniszczona, ale mija dzień, mija drugi i ja się podnoszę. No to wszystko trwa chwilę. Mówię, dzięki temu, że ja mam wokół siebie wspaniałych, cudownych ludzi, na których zawsze mogę liczyć i to aż wychodzi poza strefę pracy,
to ja jestem ogromną szczęściarą. Ogromną. I jest mi bardzo szkoda. Ja nie wiem, jak będzie, słuchajcie, za rok, za dwa, bo mówię, wszystko się kończy. Ludzie kończą swoje kariery. Przechodzą na zasłużony odpoczynek. Oho. Już zaraz, synu, idziemy. Tak. Jeszcze 5 minut. Nie, tak. No, jeszcze 5 minut. O matko. O Jezu, dobra, mąż wrócił. Lecę zawieźć Marka i do lekarza. I właśnie wpadł komentarz i jeszcze a propos czytania komentarzy. Nie podoba wam się muzyka. To już jest trzeci komentarz. Nie lubicie tej smutnej muzyki? I mówię, kurczę, ta muzyka oddaje to, w jakim stanie psychicznym jestem. Ja mam to odzwierciedlać. Ale jeżeli wam się nie podoba, no to oczywiście ja ją zmienię. Dwa komentarze były, jest wpadł trzeci, że nie podoba wam się ta muzyka. Dobra, dobra, nie ma problemu, zmienię. Będę musiała znaleźć coś innego. Lecę z tym synem.